Witam ponownie! Jak tam dzisiejsze wykopaliska? Witajcie. W końcu się udało mi na chwilę wybrać na wykopki. No, chciałem zaprezentować jeszcze to mocowanie, jak się to mocuje. Postaram się jakoś to ująć, jak to urządzonko przypiąć do stolarza. No, ja w swoim modelu akurat mam pokrowiec, więc ja mogę sobie urządzenie w pokrowcu trzymać. Też pokazywałem, że można pokrowiec przypiąć w dolnej części tutaj na przedramieniu, w tym miejscu. No, a spróbuję tutaj właśnie na tej części stelażu zademonstrować, jak to wyjdzie. No, jak mówiłem, urządzenie wkładamy tutaj do środka, rurkę przykładamy przez tą część. Ja to zaprezentuję. O, tak, o właśnie. Tak, żeby było tutaj. O, właśnie tak jak widać. Urządzenie wkładamy do środka. Wkładamy sobie do środka. Przypinamy tak, żeby nam nie przeszkadzało. O, ściskamy na rzep, tak żeby ono sobie tam sobie w środku było. O, coś takiego. Podpinamy dalej kabelek między urządzeniem a słuchawki. No i możemy chodzić. Tak to się prezentuje. Teraz wszystko lepiej widać. No mówię, albo w tym miejscu możemy sobie przymocować, albo w dolnej części stelaża. Jak są w wersji 3.0. No dobra, to na tyle. Ja ogólnie dzisiaj się postaram przetestować to urządzenie i słuchawki, i czy będą miały zwłokę czasu, czy nie będą mieli zwłoki czasu, jakie urządzenie jest szybkie w terenie. No i dobra, ja ruszam w teren. Jak coś wykopię, to dam znać. W międzyczasie postaram się też coś powiedzieć na temat tego urządzenia i słuchawek, jak to wszystko pracuje. No dobra, do pierwszego sygnału. Pierwszy fancik. Skoczyła taka łuseczka. Jak widać. Metalowa. Może jakiś mosin, no bo jakoś ćwiczebna. Czy coś, jestem akurat w lesie dzisiaj. Wszystko jeszcze jest obsiane i tak dalej. Ciężko teraz jakieś sensowne miejsce znaleźć. O, to tu jest taka stara droga, kiedyś front szedł tą drogą, też tutaj już kiedyś byłem. Dużo łusek wychodziło, z tego co pamiętam. No dobra, lecimy do następnego sygnału. O, ciekawszy sygnał wyskoczył. Guziczek bez korony, pewnie jakiś PRL. Sygnatura jakaś tam, numer 100, widnieje. No fajnie, coś wychodzi. Chodzę po tej takiej właśnie starej drodze teraz, którą front szedł. No i coś wyszło. No, dużą dziurę musiałem wykopać. Myślałem, że jakaś puszka czy coś. Taki sygnał. Ja się nie jestem zwolennikiem chodzenia na słuchawek. Wolę jak słyszę bezpośrednio z wykrywacza. No dobra, to na razie pierwszy dzień na słuchawkach, zobaczymy jak to dalej pójdzie. No jako tako nie widzę jakiejś za specjalnie różnicy, żeby urządzenie się spóźniało względem słuchawek. No dobra, jak coś będzie, na to dam znać. Kolejny sygnał. Nasza teraźniejsza dwugroszówka, rocznik 91, jak widać. No dobra, nie wiem,
Albo mi się tylko tak wydaje, albo się są na słuchawkach wyraźniejsze sygnały, wykrywasz łapie jeszcze głębiej. Albo może mi się tylko tak wydaje, bo dawno już nie chodziłem. No dobra, coś tam wychodzi. Idziemy dalej. Jak coś będzie, no to dam znać. A kolejny sygnał. Łuska nasza. Współczesna myśliwska. Nic ciekawego, tego jest jak pomosów. Często się trafia. No dobra, no na tą chwilę, no co mogę powiedzieć. Sygnał jest ok, według mnie. Każdy musiałby to indywidualnie sprawdzić. Na pewno sygnałów nie kopię za cewką, co jestem w stanie potwierdzić. Kopię praktycznie tam, gdzie jest przedmiot, tam jest sygnał. Więc jako takiego opóźnienia no nie wyczuwam. Może, że ktoś kto ma więcej przepracowanych godzin na słuchawkach, może bardziej to sprecyzować. No na razie jest ok. Póki co, zobaczymy dalej. No dobra, do następnego. Oj, teraz taki kopnąłem sygnał, nie do kopania. Bardzo trudno wykrywalny. Na słuchawkach było słychać. Myślałem może, że już jakaś moneta albo jakiś medal się trafi. Ale takie wielkie drzewo. Czasami wojsko stacjonowało koło drzew, mogło coś podłubić. Ale niestety to tylko jakaś tam łuska od pepeszki zdezolowana. No dobra, do następnego. O, wyszło coś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest. Jak sobie to wygląda. Trochę wygląda jak od samowaru. Ja mogę się mylić. Ja nie wiem, jakieś takie zdezolowane. Diabli wiedzą, od czego to było. Miedziane, bo mosiężne, bo dosyć ciężkie. No dobra, lecimy dalej. No i taka znajdka. Trochę zajechałem. Wygląda na ołów. Tak przynajmniej mi się wydaje. No trochę wygląda jak pierścień wiodący, ale to chyba nie jest to. To coś innego było, może jakieś tryby. Diabli wiedzą. No dobra, lecimy dalej. Wpadło coś ciekawszego. To jest coś urwane, miedź, mosiądz, może ołów. Są tu jakieś na tym napisy. Pewnie coś po niemiecku. Jak widać. Nie wiadomo, nie wiem od czego, co to w ogóle mogło być. No mówię, tam drogą front przechodził. Więc mogą mieć różne rzeczy pogubione. No tutaj już też dużo osób chodziło po tym terenie. O, w tamtym kierunku miałem z 200-300 metrów, to jest właśnie ta spalonka tam, to spalone, co byłem tyle razy, co tamtych właśnie monetek na te obozy tam trafiłem, więc to jest niedaleko. No dobra, jak coś będzie, no to dam znać. No ja już dzisiaj kończę, mam jeszcze inne zajęcia. No dobra, no co mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć? Mocowanie tak się prezentuje. Ogólnie fajnie, to się nic tam nie przesuwa. Urządzonko jest w sumie zabezpieczone przed jakimś tam niewielkim brudem, kurzem, przed jakimiś tam niewielkimi opadami deszczu i tak dalej. W miarę to jest, fajnie to nawet wszystko wygląda, ale wiadomo, każdy ma swoje zdanie. Jednym będzie pasować, drugim nie. No wracając do słuchawek. Wszystko fajnie, w miarę to pracuje. No jako tam, że nie jestem zwolennikiem słuchawek. Wolę pracować bez, no ale wiadomo, ze słuchawkach można i lepiej wysłuchiwać dźwięków, można więcej w sumie niby znaleźć. Wiadomo, no w miarę to wszystko pracuje, już mówię któryś tam raz. No ja jestem za, jako no, za tym
nadajnikiem i słuchawkami. Wszystko jest ok. Wedle mnie wszystko dobrze pracuje. Nie ma jakiejś tam wielkiej zwłoki czasu. Przynajmniej tak mi się wydaje. A zobaczymy, może jeszcze do kogoś podeślę urządzenie, żeby jeszcze ktoś tam sprawdził pod innym sprzętem, no bo na razie nie mam czasu zorganizować innego sprzętu, żeby to pod innym sprzętem przetestować i tak dalej. No dobra, ja dzisiaj powoli będę kończyć. Jeszcze przejdę tutaj takich różnych klamotów, no wychodziło, że oto z drogi ciągniki, różne maszyny jeździły. Kiedyś też tam pola były, no to jakieś tu widać lemiesza, nagubione jakieś tam łuski, druty. Tam jest właśnie te niemieje jakieś elementy takie kolorowe różne powychodziły. Jakieś tam pourywane elementy od maszyn, jakieś śruby, nie śruby. Podkładki, takie większe elementy. A jakiś tam PRL wylazł dzisiaj. Mimo, że to w miejsce już przechodzone. I jakaś tam współczesna gruszówka. Pewnie jakiś myśliwy zgubił. Ten nie myśliwy, tylko jakiś Osiek chodził za grzybami. No dobra. Ile coś tam wyszło. Mówię. Sprzęt jest dobry. W miarę ten nadajnik, jakby ktoś chciał. Cały komplet ze słuchawkami, mocowanie. To niech pisze. Mówię, jeszcze przejdzie może jakiś trochę testów i tak dalej. Może poszedł do jeszcze jakiejś innej osoby, żeby ona się sprawdziła. No i wtedy już oficjalnie podam cenę, co i jak i tak dalej. No dobra, żegnam się z wami. Trzymajcie się i do kolejnego wypadu.